No i witajcie moi drodzy, dzisiaj dwa przykładowe dni z jedzenia. Dlaczego przykładowe? No bo nie oszukujmy się, w trakcie tygodnia jest natłok pracy, więc te dni wyglądają niemal identycznie, jeżeli chodzi o jedzenie, są tam drobne zmiany, a te materiały mają Was tutaj inspirować, dawać Wam jakieś nowe pomysły na to jedzenie. Więc na ogół wszystkie materiały, które oglądacie tutaj na YouTubie, gdzie są foodbooki, jakieś dni z jedzenia, to jest coś na zasadzie, że trafi się tam jakiś ciekawy przepis, przez 2, 3, czasami przez 4 tygodnie wybiera się te najlepsze takie ciekawostki, no i później nagrywa się materiał, gdzie albo w jeden dzień się przygotowuje wszystkie te posiłki, najlepsze hity, aby Wam tutaj przekazać, albo po prostu są nagrywane w różne dni, a później składane. No tak to wygląda. To ma Was inspirować, a nie dawać Wam klasyki. Chcielibyście oglądać, jakbym Wam teraz pokazał swoje 4 posiłki, gdzie 2 z nich to by było ryż z indykiem i z warzywami? No nie, no bo to nie ma w ogóle sensu, nie ma w ogóle przekazu. Także dzisiaj polecimy sobie z 2 dniami jedzenia. Polecimy śniadania, obiady, drugi obiad jakby i kolacja. No i teraz Wam je zademonstruję. Także lecimy od samego początku. Jankę z kuchni, zawsze burdel, później trzeba sprzątać, zawsze coś tam podgryzie, ale to już jest norma. Jeżeli chodzi o śniadanie, mały miks, płatki kukurydziane, to w sumie tworzyłem pierwszy raz na przykład tego filmu. Chciałem właśnie zrobić coś nowego, no i w sumie powstał nawet ciekawy przepis. Indyk wędzony, szpinak, pasta, serek wiejski, to akurat jest podstawa każdego śniadania, no i kawka. Bez kawki by się tutaj obyć nie mogło. Jeżeli chodzi o efekt tutaj finalny całego posiłku, no to wygląda coś takiego. Tutaj jajecznica z 3 całych jaj, tam dodatkowo oliwa z oliwek, jakiś szczypiorek, no i sałatka, szpinak, płatki kukurydziane, indyk wędzony, papryka, pomidorki i to wszystko usmażone dodatkowo, mimo że jest indyk wędzony, kurczak wędzony, to usmażone na oleju kokosowym, bo daje jeszcze lepszy smak, dorzucone warzywa, wszystko wymieszane, no i to już jest totalna petarda, serek wiejski wymieszany właśnie z tą pastą nerkowca, chyba jedna z najlepszych jaką jadłem i mleko bez laktozy. Dlaczego bez laktozy? Po prostu smakuje mi, bo jest taki lekki, słodkawy posmak. Jeżeli chodzi o drugie śniadanie, omlet. Omlet również tutaj z indykiem, tylko nie wędzonym, usmażonym na oleju kokosowym, ale przepisu na to nie będę tutaj już omawiał. Podam Wam poniżej, bo jest właśnie na blogu, także możecie spróbować, ale przepis naprawdę omleci petarda. No i przechodzimy do drugich posiłków. Drugi na ogół jest tutaj potreningowym. Poleciały ciacha. Taka mnie ochota wzięła, że nie mogłem się powstrzymać. 2 rodzaje. Jedne z bananem, z masłem orzechowym i oczywiście trochę odżywki białkowej. Drugie z jabłkiem, z cynamonem, miękkie w środku. Kolejny posiłek, makaron z polędwiczkami z indyka. I czasami dostanę tutaj od znajomych albo od podopiecznych jakiś news. Tutaj były po prostu pierogi gruzińskie, które kocham. W środku jest taki rosołek. No po prostu totalna petarda. No i makaronik tutaj z polędwiczkami z indyka. Trzeci posiłek, a raczej posiłki, ziemniaki pieczone z marchwią, z cukinią, do tego młoda kopusta, taka w formie surówki i dorsz. Dorsz pieczony, chudziutka ryba, fajna. No i nie zapomnijcie, ketchup to podstawa, 60% mniej kalorii, z prostego względu, bo ten mi akurat smakuje, z Hellmansa nie za bardzo. Kolejny posiłek, ostatnio też mój numer 1, makaron z tofu, z indykiem, z cukinią, z papryką. Również przepis ląduje na dole, także wbijajcie, musicie koniecznie tego spróbować. Czwarty posiłek, kolacja, 90% na słodko, nie zaskoczę chyba nikogo, omlet. Omlet, truskawki, winogron, kiwi, ananas, starta czekolada, no i odżywka białkowa wymieszana z jogurtem, jako polewa, no naprawdę sztos, jedno z ulubionych, no mogę jeść to po prostu bez końca. No i teraz propozycja na jogurt, to jest z płatkami owsianymi. Tutaj mamy odżywkę białkową, owoce, ananas, kiwi, truskawka, banan, jogurt naturalny, bez laktozy. Wybrałem ten, na ogół korzystam z maluty, ale ten z prostego powodu do tego dania akurat, bo jest bardzo płynny. Płynny, fajnie idzie to wszystko wymieszać. Przygotowanie bardzo proste, no chyba prosi się, po prostu tego nie da zrobić. Wlewamy jogurt do odżywki białkowej, wsypujemy płatki owsiane, na to wszystko lądują, najpierw mieszamy, lądują owoce. Ale jeżeli chodzi o ten posiłek, no uwielbiam go, nie ukrywam, ale później rewolucje są tutaj nieziemskie. No płatki surowe, jeszcze w takiej formie, no naprawdę, ale czasami warto. I tak by wyglądały 2 przykładowe dni z jedzenia. Jak mówię, są to wybrane jakieś posiłki. Dajcie znać, jak Wam się te materiały podobają, taki przekaz, to będę starał się tworzyć dla Was więcej.
I to też na zasadzie wyszukania jakichś tutaj fajnych przepisów i wrzucenia ich później do materiału. No bo jak powiedziałem na samym początku, nie oszukujmy się, każdy dzień praktycznie wygląda tutaj bardzo podobnie. Żeby wrzucić jakiś inny posiłek, urozmaicić, no to musimy mieć więcej czasu. Więc teraz bym musiał chyba nagrywać każdy posiłek i akurat dzisiaj mi się trafi coś innego, nagrać to i później to gdzieś powtarzać. Także jeżeli Wam się takie materiały podobają, dajcie znać, będę więcej kombinował w tej kuchni, tworzył dla Was przepisów, później składał to wszystko w całość, no i dawał Wam tutaj w formie takiego przykładowego dnia, czyli śniadanie, obiad, drugi obiad, kolacja, czy jak to Wam sumujecie tutaj te posiłki. Także koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat takich materiałów. Nie zapomnijcie zostawić łapki, zasubskrybować kanału, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Pioneczka!